Powolutku, powolutku. Dobra, zapiszemy sobie grę. Tutaj gdzieś niedaleko skraszowało mi grę. Mam nadzieję, że czegoś takiego nie będzie po raz kolejny. Okej. Oh, shit. No nie, kurde, musiał mnie zauważyć, gnojek. Okej. Mam nadzieję, że tutaj nie wejdziesz, przyjacielu. Oho. Oni mnie widzieli. Czy ten koleś mnie widział? Jeden. Okej, teraz muszę iść na drugą stronę, ponieważ tam też są posągi, które musimy otworzyć. Ale jak widać, bez problemu nam to idzie. Tam mamy dwóch strażników, musimy ich jakoś ominąć. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Oni wszyscy idą w jedną stronę, całe szczęście. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Oh shit. Oh fuck you! Musiał mnie zauważyć, gnojek. Dobra, uciekamy. Fuck you! Okej, udało się. Jesteśmy w podziemiach, na to wygląda. Czekajcie, tu mogą być już problemy. Musimy niestety już zabić tych strażniczków. No niestety, musimy to zrobić. Ale mnie... O kurde, ja nic nie robię, ludziska. To jest chyba jakaś kpina. Kamienny wartownik. Ja pierdziu. Fuck you. Co ja mam niby zrobić teraz, w tym momencie? Wychodzi na to, że na nich będzie lepsza... Będzie lepsza broń obuchowa, ponieważ oni są z kamienia, że tak powiem. Oh shit. Nie jest dobrze, ludziska, nie jest dobrze. Musimy przed nimi uciekać, na to wygląda. Bo inaczej nie damy rady. Okej. Musimy się otworzyć teraz to pieprzone... Ten pieprzony grobowiec? Nie wiem jak to... Na fuck! Won mi stąd, wysukin koty! Czekajcie, ludziska, musimy zapisać grę, bo nie chciałbym teraz tego spieprzyć. No biegnijcie, biegnijcie. W ogóle wbiłem kolejny poziom, nie wbiłem, nie mogę rozdać punktów, ale mamy poziom 18. Fuck, naprawdę jestem teraz w dupie, tak czy siak. Kurde, załóż to mi tutaj, okej. Ale na szczęście oni mnie nie gonią do upadłego. W pewnym momencie się zatrzymują, całe szczęście. Okej, mamy ten... Okej. Okej. Ja muszę otworzyć ten grobowiec, bo naprawdę... Interesuje mnie, co się znajduje w środku. Okej. Tak, tu mamy pierwszy, tu mamy drugi, trzeci. Jakoś się uda. Okej, okej, okej. Okej, okej, fuck! Won mi stąd, sukin koty! Czekajcie, musimy wczytać grę, bo nie mam już wytrychów, niestety. Ja muszę to otworzyć, naprawdę muszę to otworzyć, muszę to otworzyć, muszę to otworzyć. Tu mamy jeden, dwa, okej, spróbujmy jeszcze raz. Co jest? Co się stało? Czemu tak szybko mi... Aha, bo ten strażnik mnie zaatakował. No niestety będziemy musieli olać tą... nie wiem. Tą skrzynię, że tak powiem. Kamienną. Musimy zapieprzać. A gdzie jest ten drugi jego strażnik? Okej, mamy ich z jednym do czynienia. To tego zabiję cholerę. Tą cholerę. A tego drugiego najwyżej... Kurde, nawet nie wiem, gdzie ten drugi jest. Ale dobra, mniejsza z tym. Pewnie tam na dole jest, jak mnie gonił. Gin, gnoju. Dobra, zabijemy już go. Nie wiem, czemu takie małe obrażenia mu zadaje. Pewnie broń obuchowa byłaby tutaj lepsza. W ogóle będę musiał sobie kupić jakąś broń obuchową, aby po prostu mieć w takich przypadkach. Bo jak widać, walka bronią sieczną idzie po prostu kiepsko. Kamiennemu strażnikowi w ogóle nic nie robię prawie. O! Jest! Udało się go dobić, gnoja. Dobra, wyważona lanca. Weźmiemy sobie lepiej, zapiszemy grę. Okej.
No i teraz mamy przynajmniej spokój. Nic mi teraz ten strażnik pieprzony nie zrobi. Pyk, pyk, pyk. O, okej, udało się. Co my mamy w środku? Ostre podkrzyże. Okej, weźmiemy wytrych. Skórzane spodnie mi się raczej nie przydadzą. Okej, ciekawe, czy otworzyliśmy tamtą Co jest? Wow, uciekamy. Ja pierdzielę, ile kamiennych strażników, to jest po prostu masakra. Zaraz pewnie ożyją jakimś cudem. Okej. Udało się przejść jakimś cudem. Proszę, tylko żadnych kamiennych strażników. Okej. Mamy kolejną skrzynię, którą sobie otworzymy. Pyk, pyk, pyk. Okej, jakoś pójdzie, shit, nie dokładnie o to mi chodziło. Ale to szybko idzie! Yes, udało się. Nie, nie udało się! Fuck! Oh, shit, co ja w ogóle zrobiłem? Jeszcze nie zapisałem gry. A nie, zapisała się. Wow. Na całe szczęście. Oh, shit, w ogóle ten odcinek będzie podzielony na dwie części. Bo już troszkę długo trwa. Pek, pek, pek. Yes, udało się. Co mamy w środku? Skórzana zbroja, ładnie wygląda, ale moja elficka jest lepsza. Jakieś muchomory, ja pierdzielę. I wytrych, okej. Okay. To mi się akurat przyda. Dobra. Czemu mi się tylko otworzyła ta brama? Co ja mam teraz zrobić? Pewnie muszę teraz zachrzaniać na drugi koniec szybko! Yes, udało się, ledwo się udało. Dobra. Kolejny strażnik. Oh shit! Dobra, uciekaj, 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 majster, uciekaj! W ogóle z nimi nie walczę, bo to jest bez sensu. Coś udało się? Czy się nie udało w końcu? Kurde, już nawet nie wiem, gdzie jestem, ludziska. Się pogubiłem, ale dobra, tutaj jest przynajmniej czysto. Musimy zejść chyba na dół, na to wygląda. Tak, mam jakieś przejście. A tak w ogóle, czy mogę sobie ulepszyć tą halabardę? Gdzie ta halabarda jest? Tutaj. Rzemiosło. Nie, brakuje mi żelaza oraz drewna. Chociaż coś sobie zniszczymy, czekajcie, zniszcz. Stal, drewno, papapak, okej. Okay. To też zniszczymy, okej. Okay. I może teraz się uda to ulepszyć, rzemiosło, uda się. Ulepsz, tak. Okej, okay, mamy już lepszą halabardę, w ogóle jeszcze możemy sobie dodać jakiś klejnot, ale niestety jakiegoś tam, nie mam lepszego klejnotu. Będę musiał sobie jakieś kupić na obrażenia, na przykład od ognia, czy coś w tym stylu. No i będzie ogólnie cacy. Czekajcie, czy mogę coś tu zrobić mu? A, jak widać, nic. Tak jak mówiłem, muszę mieć po prostu broń obuchową, bo inaczej nie da rady. My musimy uciekać. Przed tym ścierwem. Mamy łzę! O, shit! Okej, okay, mumia. Z mumią raczej nie powinno być problemów, okej. Okay. Padają jak muchy, jak widać. Jak widać, całkiem niezłe obrażenia zdaje tą halabardą, ale tamta halabarda, uwierzcie mi, była lepsza. Ale padają jak muchy. Ta dobitka jest naprawdę zajebista, fajnie wygląda. Dobitka! No i koniec, no i po tobie, przyjacielu. Okej, okay, giniesz. Całkiem ładnie doświadczenia dostajemy, za tym umiem. No i nie żyjesz, świetnie. Wow, wow, wow. Kurde, myślałem, że ci strażnicy się na mnie rzucą. Dobra,
Zanim weźmiemy tą muzę, to jeszcze przeszukamy sobie właśnie tutaj. Okej, udało się. W ogóle w takich miejscach możemy znaleźć całkiem fajne przedmioty, warto to przeszukiwać. Tu akurat nic ciekawego, ale dobra, mniejsza z tym. Tam mamy kolejny sarkofag, ale niestety on już jest zamknięty. Dobra, bierzemy te łzy. No, bierz to, człowieku. Okej, udało się. Zanieś łzę do Risy. No i zadanie będzie wykonane, mam nadzieję, że dostanę fajną nagrodę. Okej, jestem na zewnątrz. Świetnie, okej. Na tym zakończymy ten odcinek, bo już naprawdę nagrywam dosyć długo. Ten odcinek będzie podzielony pewnie na dwie części. Dwie części po 15 minut, bo nagrywam ponad pół godziny. W ogóle ona jest po tej drugiej stronie, tak? Kurde, już nawet nie pamiętam, gdzie było te przejście do niej, fuck. No, wskocz tu, ty cieloku, ty! Ja pierdzielę, co za ulong! Au! Au! I was beginning to worry. What? About it being killed? Tortured? Tickled? It's beautiful. You won't hear an argument from me. I... Something the matter? I'm sorry. After everything you've done for me, you deserve the truth. What do you mean? I don't owe money to anyone. The tear is for something else. I don't understand. To draw someone out of hiding. Someone who's been eyeing it for some time. And now that I have it... You're going to kill him. Just as he did my family. The other murders. Mirage's men. The men who handed over my family's legacy. Your family? Your... Risa Darum. Daughter of Terz Darum. But Terz had a son. The firstborn is usually the successor to the family business. So when I was born, a to interesujące. Less than agreeable. His brother, my uncle, offered his son to be raised as my father's own, to claim the family birthright when he passed on, when they were killed. Your uncle, he told you the truth. Few men take the loss of a nephew so hard. My aunt, she could barely look at me. Mirage robbed me of two families. I'm going to take what's mine, or dismantle it. I'm not going to tell you that vengeance isn't the answer. I wouldn't listen if you tried. But how are you going to get to him? No one's seen his face. Except one person. Tongue. I can't let you do this alone. I asked Yersk to inform Tongue that you've stolen the tear. As a thank you gift. Without my permission? They planned to kill you. I needed to buy you... to buy us some time. How long do we have? Not long. Tongue found me and said that when we're ready to make the transaction, we ought to inform him. He'll bring Mirage to the meeting point. Which is what? The sewers. I'll meet you there. But first, all right. I know. But I'm sure he'll be happier to learn Mirage's true identity than to find the vigilante who killed him. Thank you. Okej, ludziska, na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Kolejny odcinek będzie interesujący. Będziemy mieli do czynienia z Mirażem.
No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.